15 lat siedziałem z padem w łapie, 15 lat otaczały mnie konsole i raz byłem fanem obozu niebieskiego, raz zielonego, ale nigdy tego pecetowego. Granie na kompie kojarzyło mi się z czymś smutnym, z wiecznym ulepszaniem bebechów, z wiecznymi wydatkami, z siedzeniem sztywno przy biurku i w ogóle to uważałem, że komputer to jest, nie wiem, do pisania wniosków o dofinansowanie na węgiel. I razu pewnego, gdy postanowiłem wywrócić swoje życie do góry nogami, zrobić 3 salta i dużo zmienić w swoim życiu jadąc na zachód Europy, pomyślałem, że pójdę dalej i kupię sprzęt do pisania wspomnianych wniosków. 15 lat to dużo, w tym czasie może się wiele wydarzyć, a technologie idą do przodu, rynek się zmienia, ale no nie sądziłem, że aż tak. Na początku oczywiście, jak każdy jeden szanujący się gracz, zacząłem tak grać w to, co znałem chodząc jeszcze w Pampersie i krzycząc Baba Gugu. Z biegiem czasu zacząłem jednak odkrywać rzeczy, które omijały mnie, konsolowca, przez te wszystkie lata i chyba mogę powiedzieć, że te wszystkie zmiany w moim życiu wyszły mi na lepsze, bo przy czymś, co uznawałem za maszynę do pisania, bawię się teraz równie dobrze, co na sprzętach, przy których spędziłem ostatnie 15 lat. I w momencie, gdy już na dobre stałem się multiplatformowy, ktoś postanowił wywrócić moje giereczkowe doznania jeszcze bardziej. Dokonać grubego upgrade'u sprzętu, bo wjechał on. Legion 5 i Pro, moje drogie Ancymony, 32 giga RAMu, mocarna i7, Nvidia RTX 3070 Ti, a wyświetlacz lepszy niż w moim niedawno kupionym telewizorze. I mimo, że to laptop gamingowy tak zwany, to nie wygląda jak występ lokalnego zespołu discopolu na dożynkach we wsi Koziedydy. Jego charakter zdradza może jedynie świecąca klawiatura, ale nawet ona nie mruga jak stroboskop w remizie znajdującej się w moim kochanym Grzymalinie. Legion wygląda bardziej jak sprzęt prezesa jakiejś firmy, a nie maszyna odpalająca najbardziej wymagające gierki bez żadnego zająknięcia. I w sprawie tych gierek właśnie dziś się w sumie tu spotykamy. Mój poprzedni laptop nie był co prawda jakiś najgorszy, ale jednak dość szybko zacząłem odczuwać, że mocno budżetowa karta graficzna zwyczajnie poci się jak ja, gdy w pracy jest więcej niż 30 stopni Celsjusza. Legionidas, bo tak nazywam omawianego zawodnika, używa albo jakiegoś kozackiego antyperspirantu, albo zwyczajnie jest w formie życia, bo potu tutaj jeszcze nie uświadczyłem. Wszystkie testowane przeze mnie gierki, które będziecie widzieć na tym materiale, śmigają jak wściekły, a dzięki DLSS klatki lecą w górę jak małyż ze skoczni w czasach swojej świetności. Nie będę omawiał tutaj każdej gry z osobna, bo przetestowałem ich raz, dwa, trzy, nie wiem, pogubiłem się, bo dużo gier odpalałem i czuję się jak za dzieciaka, gdy pierwszy raz miałem coś mocniejszego niż poczciwy Pegasus. Instalacja gry, ustawienie wszystkiego na maksymalne detale, godzinka grania i zabierałem się za coś następnego, by znowu powtórzyć rytuał. Cyberpunk hula jak wściekły, a do tego w końcu dzięki Legionowi mogę postować zdjęcia w mocarnej jakości w tym moim wymyślonym challenge'u. Co prawda bez DLSS na wyżej wspomnianych ustawieniach kręciło się to wszystko jakoś w okolicach 40 klatek, tak jednak z opcją, której działania nie jest w stanie zrozumieć moja pozbawiona izolacji głowa, raczej było to stałe 60 ramek. Odrobinę gorzej radził sobie Wiesław po tym niesławnym najnowszym patchu, który zepsuł odrobinę grę, ale po przełączeniu się na poprzednią wersję było już tak, jak twórcy Netflixa chcieliby, żeby odbierano ich serial z rozumem i godnością człowieka.
Wspominam głównie o tych dwóch tytułach, bo no, znacie mnie, jeśli to oglądacie. Jak zaraziłem się Wiedźminem i Cyberpunkiem na dobre i chyba lekarstwa już dla mnie nie będzie, no ale Legion mi chociaż pozwala trwać w tej chorobie w dobrej jakości. RTX 3070 Ti, który jest tutaj na pokładzie, zachowuje się jak lokomotywa, do której maszynista napakował tak z 8 wiader węgla, bo Legion przez większą moc podawaną karcie jest w stanie zwiększyć jej wydajność. To zupełnie jak kebaby w moim wypadku. I 7 12 generacji to 40% więcej mocy niż w poprzedniej generacji, a coś co nazywa się Intel Wi-Fi 6e pozwala, matko, nadal nie mogę w to uwierzyć, że mogę w ogóle to powiedzieć, pozwala wykorzystać na przykład pełną moc światłowodu Grzymalińskiego. Tyle lat ta wieś była odcięta od świata, tu proszę, wrzucam ten film przez światłowód. Ekran Legiona to prócz naprawdę wysokiej rozdzielczości i odświeżania na poziomie 165 Hz też inne proporcje, bo mamy tutaj 16:10. I muszę przyznać, że w połączeniu z tą rozdzielczością wygodniej mi się montuje te wszystkie moje internetowe wywody. Co prawda ja osobiście nie korzystam z jakichś kosmicznych programów wymagających komputera kwantowego, ale raz, że teraz nie muszę wieki czekać na render, to jeszcze przyjemniej układa mi się te wszystkie klocki podczas montażu, chociaż czasami to ja tego nienawidzę. Mój poprzedni laptop raczej nie darł mordy, ale przy bardziej wymagających grach no, brzmiał podobnie jak ja, kiedy jestem głodny, a jeszcze nie byłem na zakupach. Żona czasem mówi, że to najgorszy odgłos na świecie, taki bulgot połączony z piszczeniem i nieważne. Legion ma, uwaga, będą procenty, bo chcę brzmieć jak ktoś mądry, a nie tak jak zwykle. Legion 5i Pro ma 140% mocniejszy system wentylatorów, a łopatki tychże są cieńsze o procentów 40 względem poprzedniej generacji tego potwora. Mamy też coś takiego jak Legion ColdFront 4.0. Wentylatorami można łatwo sterować z poziomu klawiatury, bo wystarczy wcisnąć skrót, by skorzystać z trzech trybów. Cichutkiego, takiego, że podczas korzystania z kompa słyszycie jak mrówki budują sobie pod waszym domem ośrodek. Mamy tryb automatyczny, który, uwaga, włącza, no, tryb automatyczny. Dostosowuje się do wymagań, jakie mu po prostu stawiacie. Trzeci tryb to tryb jadą świry jadą, w którym wentylatory lecą już równie szybko co włosy z mojej głowy. Za kolaku, czy jest głośno? Nie jest, proszę ja was, laptopa słychać przy mocno wymagających gierkach, no wiadomo, to w końcu laptop z mocarnymi bebechami w środku, ale nie jest to coś, przez co trzeba nagle zainwestować w słuchawki z wygłuszeniem otoczenia. Nawet jazda po Night City nie sprawia, że wentylatory jakoś mi przeszkadzały. I w momencie, gdy skończyłem pisać poprzednie zdanie, prawie strąciłem pada, który był na kursie kolizyjnym z Legionem. I normalnie to już bym prawie płakał, żona by mi dawała bigos na uspokojenie, gdyby doszło do wypadku, ale Legiony mają coś takiego jak Premium Care. I to jest opcja dla tych, co lubią być zawsze bezpieczni, choćby nie wiem co się działo. Macie wtedy dostęp do konsultantów, naprawę sprzętu nawet u was na chacie, mądre głowy pomogą wam wszystko zawsze dobrze skonfigurować, wykryć problemy wcześniej niż wy to ogarniecie i w ogóle to macie wtedy takiego anioła stróża nad głową. Nawet wam pewnie router skonfigurują, bo ja swojego nie umiem. I tak sobie na tym Legionie gram, zachwycam się tym, jaką magią jest DLSS, jak ten nasz słynny ray tracing potrafi świat upiększyć, jak te klatki ładnie się trzymają górnych zakresów i tym bardziej nie żałuję, że po tych 15 latach jednak wróciłem do grania na kompie, bo widzę jak to wszystko się zmieniło, jak wiele zmian na tym pecetowym rynku zaszło i jak ważną sprawą są upgrade'y wszelakie. Mimo, że na rynku jest już nowy Legion, potwór 8 generacji jeszcze mocniejszy od mojego, to ja ciągle siedzę z bananem na mordzie, łykam gierki jedna po drugiej i karmię swoje oczy tymi wszystkimi wodotryskami, nowoczesnymi efektami i no, grami z Game Passa. Tak, bo zapomniałem wspomnieć, że do omawianego przeze mnie laptopa macie jeszcze dołączone 3 miechy abonamentu od Microsoftu. Co w sumie ułatwia sprawę w temacie testowania gierek, jeśli tak jak ja głównie wcześniej graliście na konsolach.
albo po prostu urośnie wam jeszcze bardziej kubka wstydu. Ja tymczasem wracam do Night City, bo zdjęcia się same nie zrobią, a nowe przygody w Baldur's Gate 3 czekają. A was, ancymony drogie, zachęcam do tego, żeby nie bać się zmian i próbowania nieznanego. Mi powrót do grania na PC-cie przyniósł sporo radochy, a upgrade ze starszego laptopa na Legiona tylko tę radochę zwiększył. Mówił do was wulgarny gracz.